My strawberry kisses. Hejka, tu dziś Eweliusz. I dzisiaj pokażę wam dodatki, które kupiłam sobie na Vinted chyba. Za 51 zł. Więc no jakby ja nie żałuję sobie na dodatki i te dodatki są też bardzo fajne, więc no zapraszam do oglądania i no teraz wam pokażę, co sobie kupiłam. Wszystkie dodatki, bardzo jestem zadowolona i nie wiem, czy tutaj jeszcze nie dodam filmu, gdzie otwieram kolejne figurki. Jest takie duże, nie wiedziałam, że będzie takie wielkie, ale no nieważne, i tak będę chciała. A więc tutaj są też już parę figurki. Wytrzopów? No i tak to się opłaca. Ona niedługo! Cicho! Dobrze, więc najpierw tu znajdę jakieś dodatki, na przykład to, jakby, co to jest? Jakby Skinner Jajka to chyba jest, dobra, next. Mam taką szczotkę tu, która też nie jest od figurek, tylko od jakichś koni chyba. Adono, cicho. Tu mamy takie szufle, też do jakiegoś konia, ja nie wiem, koniowe rzeczy. Cicho. Ty mówię. Że coś tutaj. Dwa żorty. Jakie dwa żorty, Arida? Dwa popy. Bądźo, cicho, no. To jest taka butelka i można tu wleć wodę i moja mama to przyszła. Mama, pozdrów widzów. Mama, mów coś. Znalazłam jeszcze te dwa książki. O, to może być, co to jest. A więc mam i znalazł jeszcze coś takiego. Świeczkę? No chyba świeczkę, a doma. O, i taki fajny krzak, jakby przyda mi się do nowego serialu. Bo jakby, czemu nie? I nie wiem, co to jest, jakby to na pewno nie jest od figurek, ale coś. A więc tu już jest od figurek, taki parasol, jakby nie mam jeszcze takiego. No, taki sobie. Hydrans, już kiedyś taki miałam, tylko że go pomalowałam. Czy są dwa dodatki? Nawet więcej. A więc ta, tu było jeszcze to. No to jest koń. A nie mówiłam, że to jest koń. No i tu jest takie coś na głowę. Nie. To jest takie coś na głowę, że jak mam gorączkę, to coś takiego. Dobrze, zobaczmy. Jeszcze mam takiego żółwia, który też nie jest z figurek. I coś takiego. Jakby. No to się świeci. Dobrze, więc teraz czas na figurki. Więc mam tu takiego żółwia. Jaki smaci? No, może jaki? Może o, bądź, no. Wiesz, taki shopping z tobą. Nie. I tak wygląda, mam bardzo ładne rzęsy, jak tu widzicie, i tą karotkę, ale nie wiem, zobaczę, co z tym zrobię. I bardzo ładny brokat i no, mamy bardzo ładny ten skrzacik. Dobrze, takie śmiornica, ona też jest taka bardzo glamury, można tu zobaczyć po tym wszystkim całym brokacie. I ma dziurkę jak tamten. Jak to było? No nieważne, wiecie, bo jest bardzo ładna. Nie wiem czemu, ale ta karotka mi się podoba. Wygląda tak świątecznie. Dobrze. I taki Wrekin. Ma bardzo fajne cieniowania. Takie niebieskie. Słabo widać, bo moja kamera jakby, wiecie. O, ja? No to jest moja kamera. Jakie to nie? Sąsiada i tu. To jest taka bardzo ładna małpa. No, jest trochę taka podróżowana, ale myślę, że to brud. No, jest taka piękna i ma fajne paski na ogonie. I ma bardzo ładne onie. Zobaczcie na te onie. Dobrze. Teraz kolejny żółw i on no, wygląda trochę jak chińczyk. Ale ja fajnie! I wygląda jakby miał też gacie, ale no, oczywiście to nie ma być obraźliwe, po prostu takie są moje skojarzenia. Ma taką płaską głowę jakby, ale dobrze. I no, on jest taki po prostu sobie. Taki królik, o mój Boże, on jest taki młodszy! Patrzcie na te onie! Dobrze, on jest bardzo piękny i jest zimny, bardzo zimny jest. I no. I mamy taką kaczkę, dziwaczkę i ma dziurkę, jak wszystkie figurki tutaj. I no, po prostu kaczka. Mamy ważkę. Wasz. Moje ważki są lepsze, zdecydowanie. I jest bardzo ładna ta ważka. Bardzo się dowiedzieć, tu są dwa kropki żółte, a tu tylko jedna. Ale dobra. Mamy takiego pięknego szopa i jakby chciała mieć tego szopa. I bo jest piękny. A czemu nie chcesz mieć mojego szopa? Nie. Chciałeś go tak mieć. I jest piękny. Ma ładne oczy. I taki korgi, którego już miałam, ale dałam go mojej kuzynce na święta. Czy chipy chopy?
I no, jest bardzo... Jest lepszy niż mój stary. I taki mały kitek, co nie wiem, co mu się stało, ale jest piękna, jest taka urocza. Takie ładne o nie ma. Ma dziurę. Jest piękna. Dobrze, i teraz zostały nam mi tylko dwa popy, które są bardzo smeksowne, więc na początku shorter taki. O. Jest gorszy niż tego pieczowa, co trzeba teraz pokażę. I ma jakieś dziwne głowy, ale co tam? I no, jakby czemu one są takie brudne? Ja czuję, że na moich rękach jeszcze mam taki brud. I no, tak to jest bardzo ładna. No i teraz pet shop, dla którego to kupiłam, bo zawsze jest taki pet shop, na którego kupuję cały zestaw. Czyli ten cudowny dojo i jest piękny. I oczywiście oryginalny i brudny. Ale dobrze, nieważne, bardzo mi się podoba. I ma takie fajne tutaj, co się mówi? Plamkę, ja lubię takie plamki. Mój jamnik też takie ma, jeden. I no, to było na tyle i tak wygląda te pudełko w środku. No, tutaj wygląda pudełko w środku. Do zdjęcia takie pet shop. I to są moje NF Pet Shopy. Jestem bardzo dumna, bo kupiłam to za 11, o nie, przepraszam. Ten zestaw był ogólnie za 15 euro, ale przesyłka była taka droga, że na końcu wyszło 22 euro, jakby nie wiem ile ta przesyłka kosztowała, ale na pewno nie mało. 15 plus 6 to 20, 7 to 22. A no, 7 kosztowała ta przesyłka i no teraz wreszcie przyszło i bardzo się cieszę. Tak około 88 zł wydałam na to wszystko. Na przesyłkę też. Dobrze, więc to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie i... Pa! Wbijajcie na mój kanał! Pa! Mam nadzieję, że serial mój się kiedyś tam pojawi. Jak się w ogóle pojawi. I no! Żegnam i trzymajcie się zdrowo oczywiście i cheers. Ja teraz idę je umyć. To są takie brudasy. Cheers!